Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją produktów. Nigdy jeszcze tego nie robiłam, ale trafiłam naprawdę na dwa bardzo dobre produkty do włosów, więc chciałam Wam coś o nich powiedzieć. Obydwa te produkty są z firmy Kerastase i pierwsza to jest odżywka bez spłukiwania. I to jest odżywka, która ma regenerować nasze włosy do włosów suchych i bardzo suchych. Ona zawiera proteiny z pszenicy, aby właśnie odbudować suche włosy. Posiada filtr UV, więc przeciw puszeniu się włosów od promieniowania. Zawiera również silikony dla wygładzenia włosów, ale ktoś kradnie auto. Ale produkt jest po prostu rewelacyjny. Ja jestem w stanie zauważyć różnicę, jeżeli nie użyłam tego produktu. To jest zdecydowanie mój ulubieniec teraz. On ma natychmiast, on daje nam natychmiastowe, intensywne nawilżenie włosów. Naprawdę są bardzo gładziutkie. Od samej nasady rewelacyjne, zwłaszcza dla włosów, właśnie jak ja rozjaśniam włosy, więc one mi się wysuszają. Więc tak, odżywka jest genialna. Naprawdę nigdy nie zauważyłam tak naprawdę odżywki bez spłukiwania, jakiejś różnicy tak naprawdę między odżywkami, a przy tej jestem w stanie zauważyć. Po prostu rewelacyjny produkt. To jest 150 ml. Szukałam go na Allegro, żeby Wam sprawdzić, ile kosztuje w Polsce, ale na Allegro niestety tego nie znalazłam. Tutaj ostatnio widziałam w sklepie go za 18 funtów. To jest dosyć dużo, ale to jest jednak odżywka bez spłukiwania, więc będziemy mieli ją naprawdę bardzo, bardzo długo. Używa się jej naprawdę malutko, więc po prostu jestem zakochana w tym produkcie. Na pewno kupię go ponownie, jak mi się skończy, chociaż to jeszcze daleka droga do skończenia tego produktu. Ale jest rewelacyjny, jest to właśnie bez spłukiwania odżywka. Rewelacja, polecam serdecznie. A drugim produktem, również z tej firmy, jest to taki zestaw. I to są ampułki intensywnie pielęgnujące, też przeznaczone do suchych włosów i przede wszystkim zniszczonych. I to już jest taka kuracja, że tak powiem, którą ja sobie stosuję, przepraszam, co drugi tydzień. Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj w środku były tak, 4 ampułki, ja już 2 zużyłam, oraz jak się nazywa, aplikator, do którego właśnie podłączacie taką ampułkę i spryskujecie sobie włosy. I to już jest takie bardziej głęboko nawilżające. Ja muszę Wam powiedzieć, że jak sobie pierwszy raz to zastosowałam, wysuszyłam włosy, nic nie, zero modelowania, po prostu je wysuszyłam. Włosy były tak niesamowicie gładkie, no po prostu rewelacja. On ma właśnie przywrócić nam taką miękkość, sprężystość włosów momentalnie i rzeczywiście to robi. No jestem zachwycona. Jest to troszkę, jest to dosyć drogi produkt. W Polsce znalazłam to na Allegro i on kosztuje między 125 a 140 zł taki zestaw. Lub możecie kupić sobie pojedynczą taką ampułkę. I ona kosztuje już około 20 zł. Jeżeli chcecie tego, ten aplikator, to on około 10 zł kosztuje. Ale produkt jest genialny. Jeżeli macie naprawdę wysuszone włosy i chcecie momentalnie je przywrócić do formy, ten produkt jest po prostu genialny. Ja sobie teraz na pewno zrobię drugi po fryzjerze, ponieważ w przyszłym tygodniu sobie rozjaśniam włosy, więc przed Polską chciałabym sobie nałożyć je, żeby dodatkowo je tak nawilżyć, bo na pewno mi się troszkę wysuszą, bo chcę zrobić sobie właśnie rozjaśnienie na całych włosach. I co tu jeszcze mogę nam powiedzieć? Tutaj zawiera naturalne olejki ten produkt i to jest jojoby i awokado. Bardzo fajnie pachnie. Ja sobie to spryskałam włosy całe, wmasowałam i zostawiłam na 5 minut i normalnie zmywamy, spłukujemy. No i tak, no produkt genialny. Nie wiem, czy ten kupię
Podejrzewam, że jeżeli naprawdę będę miała jakieś problemy z włosami, że mi się bardzo wysuszą, to rzeczywiście. Ja to widziałam, to w Anglii widziałam za 35 funtów. Ale jeżeli będę potrzebowała intensywnego nawilżenia, to wiem, po co sięgnąć. Mam nadzieję, że ta odżywka mi wystarczy, ponieważ jest naprawdę fajna i muszę powiedzieć, że praktycznie cały czas ją teraz utrzymam, mimo że mam multum odżywek bez spłukiwania, które też bardzo lubię, ale ta naprawdę daje nam różnicę, zauważalną różnicę, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że Wam się podała moja mała recenzja. Nie wiem, pierwszy raz takie coś robiłam, więc mam nadzieję, że coś tutaj mówiłam z sensem. I zobaczymy się niedługo w kolejnych filmikach. Pa, pa!